często na stronę gazety naszej szczecińskiej. Czytuję również wersję papierową, nie tylko zawodową, ale i prywatnie. I robię to co najmniej raz dziennie, bo patrzę, co nowego pojawia się, a że ciekawostki i nowości pojawiają się często, więc kilka razy dziennie jestem gościem portalu internetowego i profilu na Facebooku. Są rzeczy, które mnie cieszą, są takie, z których nie jestem zadowolona. Życzyłabym sobie i zarządowi dróg troszeczkę więcej optymizmu i trochę więcej pozytywnych elementów i aspektów tego, czym się zajmujemy. Czasami więcej obiektywizmu. Natomiast gazecie życzę coraz większej ilości czytelników i naprawdę przynajmniej takiego zaangażowania w sprawy życia Szczecina, jakie mamy teraz.